Po ostatnich wyborach, atmosfera w Telewizji Polskiej, TVP, stała się bardzo napięta. Wielu pracowników obawia się o swoje stanowiska, a niektórzy dziennikarze nawet planują odejść z TVP przed przyjęciem nowego kierownictwa. Według nich, rezygnacja może być lepszym rozwiązaniem niż ewentualne zwolnienia. Te obawy spowodowały dużo niepokoju i poruszenia w siedzibie TVP. W odpowiedzi na te napięcia, Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, wygłosił przemówienie podczas 9 nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. W swoim wystąpieniu, Kaczyński przyznał popełnienie kilku błędów przez jego partię, które mogły wpłynąć na wyniki wyborów. Dodał również, że jest konieczność przeprowadzenia analizy sytuacji oraz stworzenia planu na przyszłość. Kluczowym elementem przemówienia było odniesienie się do przyszłości pracowników TVP. Kaczyński podkreślił, że mimo że pracownicy telewizji podjęli ryzyko związane z funkcjonowaniem w polskich mediach, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Prezes zapewnił ich, że znajdą zatrudnienie w nowych, prawicowych mediach, które mają powstać w najbliższej przyszłości. Dzięki temu mają mieć możliwość dalszego głoszenia prawdy. Stoi przed nami ogromne wyzwanie, żeby stworzyć jednak media dużo większe niż obecna strefa wolnego słowa. I doprowadzić do tego, że jednak ten nasz przekaz medialny będzie funkcjonować. Ludzie, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach, będą mieli i zatrudnienie i możliwość przekazywania prawdy o tym, co dzieje się w Polsce, ogłosił podczas przemówienia w Spale. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.